Współczesne wyzwania w cyberbezpieczeństwie. To temat debaty Rzeczpospolitej. Będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są właśnie te nowe wyzwania dotyczące zagrożeń w sieci, ale również jak w sposób efektywny reagować na te stare. Zarówno w przypadku obywateli, pojedynczych odbiorców internetu, jak i w przypadku firm. Marcin Piasecki, zapraszam do obejrzenia relacji z debaty. Aby przeciwdziałać cyberprzestępstwom, przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim wdrożyć taki kompleksowy program cyberbezpieczeństwa, obejmujący zagadnienia od zabezpieczania po reakcję na incydenty, raportowanie, plany zachowania, ciągłości działania, a przede wszystkim program budowania świadomości na różnych szczeblach, od pracowników każdego szczebla na temat higieny po zarządy, ale również ludzi, którzy utrzymują i tworzą systemy teleinformatyczne, aby budować je w sposób bezpieczny. Z perspektywy obywatela bardzo istotna jest taka zwyczajna ostrożność i czujność. Nie każdy SMS, nie każdy mail wymaga natychmiastowej reakcji. Nie każda wiadomość jest skierowana do mnie. Trzeba sprawdzić, trzeba krytycznie ocenić, czy te wszystkie informacje opowiadające o paczkach, o niezapłaconych fakturach na pewno są skierowane do mnie. Kiedy już coś się wydarzy, polecamy kontakt z zespołem CERT Polska, z CSIRT-em NASK. To jest istotne, ponieważ po pierwsze możemy pomóc, po drugie dzięki informacjom otrzymanym w zgłoszeniach możemy ostrzegać innych. Również w aplikacji mObywatel jest specjalna zakładka, która buduje naszą wiedzę, a jednocześnie pozwala zgłaszać informacje o incydentach. Coraz częściej widzimy i obserwujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii przez grupy cyberprzestępcze, między innymi dużych modeli językowych, które znane są jako sztuczna inteligencja. Widzimy, że przestępcy wykorzystują profilowane dla siebie i dla swoich potrzeb modele, chociażby do tworzenia złośliwego oprogramowania czy tworzenia nowego rodzaju kampanii phishingowych po to, żeby wykorzystać te elementy do coraz skuteczniejszego atakowania obywateli, coraz bardziej zaawansowanych sposobów oszukiwania ludzi i po prostu zwykłych użytkowników internetu, dlatego że tak jak sobie powiedzieliśmy podczas debaty, najczęstszą metodą wykorzystywaną przez przestępców jest socjotechnika i manipulacja.